Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 roku w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców 4 zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej. Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL-u. Uczczenie heroicznej wierności przysiędze, którą składali. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia. Przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej. Stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej i rozkazom naczelnego wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam. Cokolwiek by mnie spotkać miało, tak mi dopomóż Bóg. Przyjmuję cię w szeregi Armii Polskiej, walczącej z wrogiem konspiracji o wyzwolenie ojczyzny. Tym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią. Zarzucicami, karabinami, opuszczeni i wygnani. Wspomnieniami zahibernowani i wiarą kraj. Patrzę wam prosto w oczy, a krok mój jest wiekiem, gdzie las się kończy nagle fioletowym ostem, myśliwy z psem, który też był kiedyś człowiekiem. Gdy zakończyła się II wojna światowa, Polska nie odzyskała pełnej niepodległości. W kraju rządzili bezwzględnie nowi okupanci radzieccy poprzez przywiezienie z Moskwy władzę bezgranicznie posłuszne Stalinowi.
Polscy patrioci, byli partyzanci Armii Krajowej, ludzie sprzeciwiający się komunistom, byli wtrącani do więzień, wywożeni do sowieckich łagrów. Wreszcie, jakże często, skrytobójczo mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa. Dla wielu Polaków jedynym wyjściem z zaistniałej sytuacji była ucieczka do lasu i podjęcie na nowo walki partyzanckiej z nowymi okupantami z Znaku Czerwonej Gwiazdy. To byli właśnie owi żołnierze niezłomni, o których dzisiaj mówimy. Żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, najwierniejsi obrońcy Rzeczypospolitej, skazani na hańbę, a później na zapomnienie, mordowani zgradziecko, zakopywani w bezimiennych mogiłach. Tak wielu spośród nas nic nie wie o ich historii. Ponieważ żyli w prawym wilka, historia o nim długo milczy. Pozostał po nich w białym śniegu, żółtawy mocz i ślad ich wilczy. Przegrali bój we własnym domu, kędy zawiewał sypki śnieg. Nie było komu z łap wyjmować cierni i gładzić ich zmierzwioną sierść. Nie opłakała ich Elektra, nie pogrzebała Antygona. I będą tak przez całą wieczność we własnym domu wiecznie konać. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nim głucho milczy. Pozostał po nich w kopnym śniegu, ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy. Nocą uciekam, na karku już czuję ich oddech. Krąg się zacieśnia, obława wciąż trwa. Robią zajadle i wściekle próbują z niezłomnych wyrwać daremnie z historii kart. Krwi, nie, żal, dopóki mogę swej broni nie złożę, gnam do utraty tchu. Sił, nie, żal, tak mi to pomóż Bóg. Chcę walczyć za wolność dla siebie i innych. Bóg, honor, ojczyzna, te dzieci niewinne. Kobiety gnębione, rozbite rodziny. Za mężów skazanych na śmierć, za ojczyznę. Krwi, nie, żal. Dopóki mogę swej broni nie złożę, gnam do utraty tchu. Sił, nie, żal, Bóg, honor, ojczyzna, swe rany za bliźnią, tak mi dopomóż Bóg. Dopóki mogę swej broni nie złożę.
dziesiątków tysięcy walczących w latach 40. i 50. XX wieku, a warto przypomnieć, że ostatni z nich zginął w październiku 1963 roku. Bardzo wielu ofiar z życia złożyło anonimowo. Ginęli w walce lub w ubeckich więzieniach. Przez całe lata PRL-u nazywano ich zaplutymi karłami reakcji, a wszystkie niepodległościowe organizacje, do których należeli, określano jako faszystów czy bandy reakcyjne z podznaku NSZ. Przypomnijmy kilka najbardziej rozpoznawalnych postaci, pamiętając przy tym, że w ich losach skupia się tragizm pokolenia żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. Zygmunt Szyndzielarz, pseudonim Paszka. Z wrogami Polski nieprzerwanie walczył od 1939 do 1948 roku. W 1943 roku objął dowództwo nad 5. Wileńską Brygadą AK, która zasłynęła m.in. bitwą pod Wodzianami. Po nadejściu Armii Czerwonej Łupaszko nie złożył broni i walczył w partyzantce z komunistami. Zaangażował się w działalność propagandową. 30 czerwca 1948 roku Zygmunt Szyndzielarz został aresztowany przez UB i osadzony w więzieniu w Warszawie. Sąd skazał go na 18-krotną karę śmierci. Wyrok wykonano dnia 8 lutego 1951 roku, a ciało zostało pochowane w nieznanym miejscu. Dopiero w 2013 roku przeszło przez długotrwałe, okrutne, połączone z torturami śledztwo. Jednak mimo poniżania zachowałam się jak trzeba. Jak to jest zabić nastolatkę? Blask zgasić w oczach, zamknąć usta, przerwać marzenia, co ukradkiem snuły się nawet w celi pustej. Ktoś wydał wyrok i żył dalej. Ktoś milczał, nie wydobył głosu. Ktoś prawdy nie chce słuchać wcale. Ktoś ma awersję do patosu. Lecz to zdarzyło się pod słońcem. Umarła pięknie, jak natchniona. Na krzyżu Chrystus konający otworzył imce swe ramiona. Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. To były ostatnie pożegnalne słowa 17-letniej Danuty Siedźgminy, pseudonim Inka, zamordowanej przez komunistycznych poprawców w sierpniu 1946 roku. W gdańskim więzieniu przy ulicy Turkowej 12. Po blisko 60 latach Polacy poznali prawdę o tej pięknej postaci skazanej przez komunistów, tak jak inni żołnierze antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, na zapomnienie. Inka była bowiem postacią szlachetną, nietuzinkową i symboliczną. Pozostała do końca wierna ojczyźnie, honorowi i przysiędze. Nie załamała się w śledztwie. Zachowała się po prostu jak trzeba. Jej nieskazitelna, święta nieoma postać ma szczególną moc jednocząco wielu Polaków, a świadectwo jej życia jest przyczyną odrodzenia duchowego wielu ludzi. Niezłomna postawa i heroizm dają jej wieczne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. A miał być miały być kwiaty, zwiewne sukienki, lekkie trzewiki i walce sprzed laty. Miał być też chłopak, nic nie mów babci, przystojny chenik ten, dzielny żołnierz z orzełkiem na czapce. Miała być miłość, spacery nad rzeką, czułe wyznania i zapewnienia, że on tu poczeka. Miały być światła w oknach, łóżko i świeża szynka, a jestem sam. Nie ma nic na rękach.
w oczach gruzy, wojna, łzy. Nadal i nie ma nic. W głowie wciąż strach i głos wciąż drży. Nie ma, nie ma, nie ma nic. Na rękach krew, na ustach krzyk. Nie ma, nie ma, nie ma nic. W sercu nie ma nic. Walki o Polskę, żołnierzem wyklętym, był rotmistrz Witold Pilecki. W kampanii wrześniowej walczył jako dowódca plutonu w szwadronie kawalerii. Po klęsce wrześniowej zaangażował się w działalność konspiracyjną. 19 września 1940 roku pod nazwiskiem Tomasz Serafiński dobrowolnie podnosił opancy w Warszawie w celu dostania się do Auschwitz. Do obozu dotarł w nocy z 20 na 21 września. W obozie Pilecki zajmował się przekazywaniem informacji z zewnątrz, a także dostarczaniem wiadomości o sytuacji w obozie Polskiemu Państwu Podziemnemu. Rotmistrzowi udało się uciec z obozu i przekazać swoim zwierzchnikom prawdę o niemieckich obozach zagłady, tak zwany raport Pileckiego. Po zakończeniu wojny włączył się w działalność organizacji NIE. 8 maja 1947 roku został aresztowany. W areszcie był torturowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. W trakcie ostatniego widzenia z żoną wyznał jej prawdopodobnie następujące słowa. Oświęcim przy tym to była igraszka. 3 marca 1948 roku przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął się proces. Oskarżony o szpiegostwo, został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano dnia 25 maja 1948 roku w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej poprzez strzał w tył głowy. Do dzisiaj nie odnaleziono jego szczątków. Rotmistrzu Pilecki, skąd te krwawe rany? Kto tu żable złama, czemu koń spętany? Hej, hej, rotmistrzu, skąd te krwawe? Kto złamał twą szablę, czemu koń spętany? Hej, hej, rotmistrzu, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę, czemu koń spętany? Rotmistrzu Pilecki, twardyś jak ze stali, Hitler cię nie skruszył, bał się ciebie Stalin. Hej, hej, rotmistrzu, skartowanej stali, Hitler cię nie skruszył, bał się ciebie Stalin. Hej, hej, rotmistrzu, skartowanej stali, Hitler cię nie skruszył, bał się ciebie Stalin. Rotmistrzu Pilecki, ze śmiercią igrałeś, wstąpiłeś do piekieł, z piekieł się wyrwałeś. Hej, hej, rotmistrzu, śmierci się nie dałeś, do Auschwitz wstąpiłeś, z Auschwitz się wyrwałeś. Hej, hej, rotmistrzu, śmierci się nie dałeś, do Auschwitz wstąpiłeś, z Auschwitz się wyrwałeś. Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora, bohater lubelszczyzny, cichociemny, sławił się największą ilością walk stoczonych z Niemcami. Po wojnie walczył z nowymi porządkami wprowadzonymi przez komunistów. Dowodził kilkusetosobowym zgrupowaniem partyzanckim, przeprowadził szereg akcji zbrojnych przeciwko wojskom NKWD i armii podległej rządowi lubelskiemu. Zagrożony aresztowaniem podjął próbę ucieczki z kraju, w trakcie której zatrzymano go. Po okrutnym śledztwie, stracony strzałem w tył głowy, w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie w 1949 roku. Jego szczątki odnaleziono latem 2012 roku w kwaterze EU Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Generał August Emil Fildorf, pseudonim Mil, walczył w Legionach Polskich i uczestniczył w
w kampanii wrześniowej. W czasie okupacji ludowództwo Kedyru, kierownictwa dywersji Komendy Głównej AK, pod koniec wojny otrzymał zadanie stworzenia poza strukturami AK tajnej organizacji Niepodległość noszącej kryptonim NIE. Aresztowany w 1950 roku. Po sfingowanym procesie został skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 24 lutego 1953. Do dzisiaj nie odnaleziono szczątków generała. Pułkownik Łukasz Cepliński Fuk należał do ścisłego kierownictwa WiN-u. Po trwającym przez 3 lata okrutnym śledztwie skazany na karę śmierci. Został zabity strzałem w tył głowy 1 marca 1951 roku. Do dzisiaj nie odnaleziono jego szczątków. Sierżant Józef Franczak Lalec był ostatnim żołnierzem polskiego podziemia antykomunistycznego. Walczył i pozostał w konspiracji na terenie Lubelszczyzny aż do 21 października 1963 roku. Kiedy to w wyniku donosu został osaczony, zastrzelony, a jego ciało zbezczeszczone. W podobny sposób zlikwidowano tysiące żołnierzy biorących udział w antykomunistycznym powstaniu. Okrutne śledztwa, kłamliwe procesy, strzały w tył głowy, ukrycie zwłok, zacieranie pamięci. Piszę do ciebie, mamo, bo wiem, że klęcząc prosisz Boga o syna i o zmiłowanie, bo wielka w sercu twoim trwoga. Nie płacz, mateczko, nie płacz, proszę. Czas jest lekarstwem, co leczy rany, a zerniki kają się ci pismo, że wyrok został wykonany. Ja nie rozpaczam, choć się uboję, a w sercu taka miłość płonie. Więc klęczę u nóg twoich, mamo, całując spracowane dłonie. Nie płacz, mateczko, muszę przejść te 7 schodów do piwnicy. Nieść moje 18 lat, aby nie wlekli mnie strażnicy. Kocham cię, matuś, słońce, wiatr, miłopot żagli na jeziorze i pierwszych pocałunków smak, i kiedy jest wzburzone morze. Umierać jest mi strasznie żal, przysięgam na mą biedną duszę. Tak trudno przejść te 7 schodów, a przecież przejść je muszę. Więc jeśli kiedyś wróci Polska, to niech się za nas ktoś upomni. Żegnaj, mateczko, muszę kończyć. Klucz zgrzyta w zamku i do pomni. Panie generale, piszę w dobrej wierze. Przecież on za wolność dzieci osieroci. Chyba nie o taką wolną Polskę wszystkim chodzi. Panie generale, zawsze był dla kraju. Mówią, że bandyta niech pierwszy kamień rzuci, co wojnę rzekł w tym kraju. Siadali na ziemi i śpiewali pieśni przyrodnicy. Po co wam to chłopcy było? Po co? W mrózki fuchał, czy to w dzień, czy w nocy. Wędrowali patrząc śmierci w oczy. Wielu życiem młodym zapłaciło. Po co wam to chłopcy było? Po co? Umierali z ran, w straszliwej męce. Padł nie jeden, by nie powstać więcej. Biały krzyż pozostał na godzinę. Po co chłopcy? Bo tak trzeba było. Gdzie są chłopcy wysocy jak sosny? Gdzież ci chłopcy o sercach wystali? Pójść musieli w cień piwnicy mrocznej. Pamiętamy, iść się nie bali. Gdzie dziewczęta o włosach jak zboże? Gdzież dziewczęta z zaleńczami kwiatów? One do nich by poszły, mój Boże, w mrok piwnicy, wedle wolikatu. Gdzie ojcowie o zmartwiałych twarzach? Gdzież ich słowa, kropowate, twarde? Też są w mroku i tak też się zdarza. Oni wiedzą, ile życie warte.
Gdzie te matki o spłakanych oczach? Gdzież są one? Czy wiedzą, gdzie dzieci? Nie sypiają od dawna po nocach i nie wiedzą, deszcz czy słońce świeci. Niedawno obchodziliśmy święto Armii Krajowej
I właśnie dzisiaj mówimy o żołnierzach wyklętych, którzy wywodzili się głównie z tej formacji. Nie złożyli oni broni, nie poddali się i walczyli po II wojnie światowej o to, aby Polska była w pełni suwerenna. Ta prawda, ta historia jest dopiero odkrywana. Przez wiele lat o tych żołnierzach nic nie mówiono. I ważne, żeby odkrywać zarówno białe, jak i czarne strony tej historii. I ważne, żebyśmy przede wszystkim tę prawdę poznawali. Dlatego dzisiaj bardzo dziękuję pani Lidii Bielek i panu Wiesławowi Chipale za przygotowanie scenariusza tej akademii, ale wiadomo, że scenariusz to nie wszystko, może być najpiękniejszy, ale głównie jego właściwe wykonanie zależy od wykonawców. Wam wszystkim bardzo serdecznie za to kolejne przepiękne wykonanie Akademii dziękuję za prowadzenie w nas ten nastrój. Jeszcze raz dziękuję.